rozumiem już, o co chodzi. Rozumiem, już teraz wreszcie załapałem. To jest wymarzona chwila dla kogoś, kto próbuje drugiemu wytłumaczyć cokolwiek, a zwłaszcza, gdy próbuje wytłumaczyć mu jakieś sprawy duchowe. I teraz nagle rozszerzają się źrenice u twojego rozmówcy i mówi, a, załapałem. To się wydaje wymarzone, ale to wcale nie jest żaden kres. Ponieważ można mieć świetną ideę, ale ta idea, jeśli będzie wrzucona do życia, które jest starym życiem, to ta idea tam po prostu skiśnie. Oto odkrycie duchowe. A, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Niesamowite odkrycie. Ono skiśnie, jeśli ty jesteś zazdrością. Jeśli ja jestem chodzącym urazem, chodzącą urazą wobec innych i nagle odkryję, Bóg jest miłosierdziem, Bóg jest współczuciem i delikatnością, to co mi po tym odkryciu? Jak ono wyląduje w starym, zakisłym bukłaku mojego rozżalenia wobec ludzi. Otóż nieważne jest tak bardzo, co ja myślę, tylko kim jestem jako myślący.